kobli nie uwolnią, to szturmem zdobędziemy to więzienie. Prezydent jest debeściak, super. Uwolnić Kamińskiego! Uwolnić Kamińskiego! Mariusz! 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 Proszę Państwa, wiemy, że nakaz został przesłany do Państwa, do zakładu karnego. Prosimy, żeby ktoś z nami porozmawiał, gdyż chcemy tutaj powitać Mariusza Kamińskiego. Nie, jeszcze się nikt nie odezwał. Precz z TVN-em! Precz z TVN-em! Precz z TVN-em! Nie wiemy, z jakiego powodu nie wychodzą do nas z zakładu karnego. Czy Państwo mają jakiegoś reprezentanta, który może wyjść i z nami porozmawiać? Dzień dobry, proszę Pana, stoimy tutaj pod aresztem śledczym w Radomiu. I bardzo prosimy o informację. Wychodzisz? No. Tak. Prosimy o spakować. Tak. I będziesz mógł wydać pychanie. Wszyscy to czekamy na ciebie. Cześć! Chcę bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi. Brawo! 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 Wasia! Wasia! Jestem gotów do dalszej walki. Brawo! Niezłomny! Twardy jak stal! Twardy jak stal! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Czy prezydent nie za późno zainterweniował w sprawie do pana Mariusza, który już był w szpitalu? Myślę, że nie. Myślę, że w odpowiednim momencie zadziałał pan prezydent. I cześć mu za to i chwała po prostu. Oczywiście. I powinni być już uwolnieni. Czekamy na to. I jeżeli nie uwolnią, to szturmem zdobędziemy to więzienie. Uwolnią dzisiaj czy nie? Nie. Może uwolnią. Dzisiaj nie uwolnią. Dzisiaj, a w ogóle? W ogóle tak. Kiedy? Jutro rano pewnie. Szanowni Państwo, bardzo proszę, dwa kroki do tyłu. Dwa kroki. Nie powinni siedzieć ani... Mariusz Kamiński jest bohaterem. No jasne. Jak myśli Pani, już wyjdzie dzisiaj czy jeszcze nie? Proszę, ma Pan z jakiej... Koniec.pl. Koniec.pl na pewno, na bank? No na 100%, mogę Pani pokazać. Znaczy? Oczywiście. Długo tu Panie są? No długo, przychodzimy tu codziennie. Aha. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne, żeby ludzie tu Bo byli? Jestem Polką, kocham Polskę i kocham prawo. Kocham konstytucję, wszystko co jest związane z prawem jest dobre, to kocham i tu będę przychodziła za wolnością. I tam, gdzie jest krzywda, tego nie popieram, dlatego tutaj jestem dzisiaj. Trzeba zadać pytanie, które zadawał nawet prezes. Dlaczego tak późno Andrzej Duda definitywnie zareagował i wystosował... Ja serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, co on zrobił. Nie za późno. Nie za późno, tylko czekał. Ktoś tu, kto inny tu popełnił błąd. Kto inny tutaj za długo zwlekał. Nie prezydent. Prezydent jest debeściak, super. Dlaczego tak ważne, że ludzie tutaj się gromadzili przez w sumie tyle dni, prawie że tygodni? Myślę, że to jakiś akt sprawiedliwości się w tej chwili odbywa. Dlatego, że nie powinni być ludzie zamykani za sprawy polityczne. Za to, że nawet jeżeli by popełnili błędy, które wynikają z spełnionych funkcji władzy, nie powinno się tak bezwzględnie zamykać do więzienia. W taki sposób to się wszyscy pozamykamy. Polityk inaczej powinien być ukarany przez wyborców. Nie powinien pełnić dalej funkcji żadnych, a nie bezwzględnie zamykać go do więzienia. I dlatego tu jest. Uwolnić Kamińskiego! Uwolnić Kamińskiego!
jest szturm na areszt? Jeżeli pan nie wie, co się dzieje, to kiepski z pana dziennikarz. Mariusz! 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 Co, coś ci się dzieje? Mariusz! 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 Szanowni Państwo, małżonka próbuje rozmawiać! Cisza! 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 Bo nie wypuszczą go, dopóki będziecie w stanie coś widzieć. A gdzie drzwi? Gdzie są drzwi? Dzień dobry, czy ktoś tam jest? Cicho! Kto może z nami porozmawiać? Proszę Państwa, wiemy, że nakaz został podpisany i przesłany do Państwa, do zakładu karnego. Prosimy, żeby ktoś z nami porozmawiał, gdyż chcemy tutaj powitać Mariusza Kamińskiego. Czy ktoś może z nami porozmawiać? Wolnić Kamińskiego! Cisza! Chłopie, małżonka rozmawia. Jeśli ktoś może zobaczyć, tam w drugiej drzwi są jeszcze, proszę zobaczyć, tam gdzieś jest. Ale czy otwarte są, czy sama wiesz? Czy ktoś tam w ogóle jest? Bo tutaj są. Tak sobie żartują. Naprawdę, to jest szybko, że tam był. Nie, jeszcze się nikt nie odezwał. Jeszcze nikt się nie odezwał. Precz z tego Helen! 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 Dlaczego państwo tutaj akurat podeszli w tym momencie? Szanowni Państwo... No to można nawiązać kontakt. Proszę Państwa, prosimy, żebyście się odsunęli o kilka kroków, żebyśmy mogli ten zakład karny tutaj poprosić kogoś z tego zakładu karnego, żeby do nas wyszedł i z nami porozmawiał. Trzy kroki do tyłu! Trzy kroki do tyłu! Wszyscy równie dziennikarze są proszeni o... Proszę Państwa, dlatego proszę o taką pewną tutaj przestrzeń, dlatego że nie wiemy z jakiego powodu nie wychodzą do nas z zakładu karnego. Wiedzą, że tu stoimy, nakaz został właśnie przesłany do zakładu karnego, a nikt nie wyszedł, żeby z nami porozmawiać. A już tym bardziej Mariusz Kamiński jest tutaj absolutnie wolnym człowiekiem. I może nas Państwo słyszą w zakładzie karnym. Bardzo prosimy, żeby ktoś wyszedł, gdyż w tej chwili każda minuta pozostawania mojego męża za murami tego więzienia to jest już podwójnie bezprawne pozbawienie wolności. My bardzo prosimy, żeby ktoś wyszedł i powiedział, jak to teraz będzie wyglądało. Chcemy powitać tutaj Mariusza Kamińskiego. Jestem żoną Mariusza Kamińskiego, Barbara Kamińska.
miejsca i prosimy o informację. Są strażnicy. Tu są strażnicy. Ale proszę się odsunąć od drzwi. A bo dziennikarze na bok! Nie do tyłu! Bardzo prosimy, żeby ktoś, ktoś z Państwa, który... Proszę o ciszę! Prosimy, żeby ktoś z Państwa do nas wyszedł. Ludzie tu stoją i czekają na Mariusza Kamińskiego. Chcemy poprosić o informację, jak możemy teraz, jak ja mogę odebrać męża. Proszę mi o tym powiedzieć, proszę wyjść. Czy Państwo mają jakiegoś reprezentanta, który może wyjść i z nami porozmawiać? W tej chwili Mariusz Kamiński jest absolutnie wolny. Państwo powinni niezwłocznie, czyli natychmiast zwolnić Mariusza Kamińskiego z więzienia. Jeżeli Państwo widzą tych ludzi i nas oczekujących wszystkich, proszę nam przekazać informację. Możemy się odsunąć od drzwi, możemy zrobić Państwu przestrzeń, ale musimy coś wiedzieć. Monitory kłają, widzą pani właśnie. Wszystko widzą. Ale to trzeba powiedzieć. Oni tam stoją, tam kilku stoją i widzimy. A czy państwo dowiadywali się, czy faktycznie te zwolnienia odbywają się całodobowo, tak? Proszę pana, mój mąż jest w tej chwili absolutnie wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem w każdej chwili musi opuścić ten zespół. Nie ma takiej sytuacji, nie można przytrzymywać w zakładzie, żeby był przetrzymywany nawet minutę dłużej, bo jest absolutnie niezgodne z prawem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wobec mego męża niezgodność z prawem tutaj następowała krok po kroku. Ale mamy nadzieję, że nie będzie problemów z wypuszczeniem mojego męża, skoro wszelkim formalizmom stało się zadość. Prosimy tylko o informację. Szybko zamknęli, tak niech wypuszczą. Dostałam telefon do dowódcy zmiany, zobaczymy czy cicho! Cisza! Dziennikarze bramy otwierają! Halo? Cisza! Czy ktoś nas słyszy? Rozłączył się. Dzień dobry. Proszę pana, stoimy tutaj pod aresztem śledczym w Radomiu i bardzo prosimy o informację. Wiemy, że dotarł do państwa nakaz zwolnienia wydany przez sąd na podstawie aktu łaski prezydenta. Proszę nam udzielić informacji, jak długo mamy czekać, czy mamy się odsunąć. My się dostosujemy do państwa regulaminów, ale nie znamy tych informacji, a oczekujemy na mojego męża Mariusza Kamińskiego. Pan był uprzejmy rozłączyć się ze mną. Cisza! 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 Ale proszę powiedzieć, gdzie, ile to potrwa i gdzie mamy czekać? Najlepiej proszę czekać. A jak pan zakłada, ile to potrwa? Ile to potrwa? Nie napierać na wejście. Słucham? Nie napierać na wejście, proszę. Dobrze, i co jeszcze? Dobrze, za kilka minut Mariusz Kamiński będzie z nami. Prosimy o ciszę. Kochanie? Prosimy o ciszę. Wychodzisz? No. Tak. Prosimy o ciszę. Tak. Będziesz mógł mi odebrać, kochanie. Wszyscy tu czekamy na ciebie. Mnóstwo ludzi. Tak, wszyscy czekamy na ciebie. Dobrze, kochani, tylko tak, niech kapterek podejdzie nam pod śluzę, albo to jest kapterkiem. A gdzie to jest? Dobrze, pod śluzę. A tam to wejście, wiesz? Żeby tak, to my strażnicy przekażą, wiesz, żeby zapakować jakoś spokojnie do samochodu, bo tam, dobrze, z głównym wyjściem. Dobra, dobra, dzięki. Tu stoimy, czekamy, tu? Proszę Mariusz, państwa. Czekamy! Cicho! Proszę państwa, proszę przede wszystkim państwa. Proszę się podsunąć przed schody. Przed schody. Wracamy, do tyłu! Ja wiem, że państwo są zniecierpliwi. Wychodzi! Proszę się zamknąć. No dobrze, dobrze, dobrze. Przejdź na tył! Bo ty robisz? Nie pchaj tak, dziennikarze na bok. Dwa tygodnie tu walka. Cicho już, cicho. Polska rodzina. Tylko ja bym tak bardzo chciała, żeby on się już pojawił w tych drzwiach.
wiadomo, że mąż jeszcze tam musi chwilkę tylko być. Zaraz się pojawi, bo dzwonił przed chwilą. Ale chodzi, normalnie chodzi. Przepraszam, a tak stan zdrowia tak pozwoli na wejście w tłum? Nie będzie to nie ryzykowne? W tłum, nigdzie w tłum nie będzie wchodzić. Szpaler właśnie. Nie zrobimy szpaler. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem wrócił się. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękujemy! 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 A Polska Państwu dziękuję za tą solidarność, za tą wspaniałą postawę i tą ogromną siłę. I naprawdę mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu każdy z Was, każdy z nas będzie wiedział, że jednostka wbrew wszystkiemu może bardzo dużo. Państwo uwolniliście mojego męża. To Państwa zasługa. I ja jestem Państwu ogromnie wdzięczna za każdy dzień, za każdą godzinę spędzoną w mrozie, kiedy padał na nas śnieg, zawieje, zamieci, ale tu byliśmy. Dziękuję również Państwu za modlitwy, które wznosiliście za Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To dla nas Polaków bardzo ważne. To jest bardzo ważny też symbol, który dostał Państwa kilka różańców mam tutaj w tej niebieskiej torebce. To jest nasz symbol, krzyż. I rzeczywiście musieliśmy tutaj wiele trudów znieść przy tym zimnie, które było, ale... Ale opłacało się. Jesteśmy z Tobą! 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 Rzeczywiście przesuńmy się, a Mariusz na pewno do nas podejdzie wszystkich. Jest informacja, żeby zrobić wolną jezdnię. Bardzo proszę! Bitwa wygrana. Dobry dzień. Dobry dzień. O to walczyliśmy i czekamy na szefa. My przestrzegamy przepisów, w przeciwieństwie do innych, prawda? I pokażmy, że Polak potrafi to zrobić zgodnie z przepisami, z godnością i my nie będziemy się przepychać. Nie będziemy wygrywać tak jak oni na bliżej siebie. Panie ministrze, proszę, jak wrażenia? Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Zdrowia życzę! Uważaj, spokojnie się, posunąć się.
już! Masz! Już! Ale co cię się przewróci? Dobra, dobra, jest trzymam! Trzymam tu dół! Dobra, nie ma! Dobra, trzymaj ich tam! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Mikrofon! Dajcie mikrofon! Mikrofon dajcie! Mikrofon! 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 Dajcie mikrofon! Trzymajcie się za! Proszę się nie! Tylko puśćcie panią Barbarę! Panią Barbarę! Tu jest żona Mariusz! Dobrze, dobrze! Szanowni Państwo, bardzo, bardzo chcę Wam podziękować za to, że tu byliście z nami. Daliście nam ogromną siłę. Codziennie z Wami byłem wspaniały. Dziennikarze prawo! Jesteście wspaniali! Jesteśmy z Tobą! 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 To dzięki Wam! Dzięki temu, że nie zgodziliście się na to zło! Jestem już wolny! Chcę bardzo, bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi. Brawo! 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 Basia! 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 Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!